Witajcie. Wtorek, 6 października, dzisiaj mamy Ewangelię na temat modlitwy pańskiej. Jezus uczy nas modlitwy. Uczy wpierw swoich uczniów Ewangelii. Jest to kontynuowanie też wczorajszej myśli o posłuszeństwie Słowu Bożemu i o właściwym przyjęciu Słowa. Wczoraj była mowa o Marii, która siedzi u stóp Jezusa i słucha każdego słowa pochodzącego z ust Jezusa. Przyjmuje to słowo. I teraz zobaczcie, jak Biblia nas uczy modlitwy. Słuchanie słowa i zaraz potem jest odpowiedź na to słowo. I taka powinna być nasza chrześcijańska modlitwa. Tak nas uczy też Eucharystia. Zobaczcie, najpierw jest modlitwa, liturgia słowa, a później jest liturgia eucharystyczna, czyli ofiara uwielbienia. I w tej części drugiej jest również zawarta ta dzisiejsza modlitwa Ojcze nasz, jako odpowiedź. Tak powinniśmy podchodzić do także naszej modlitwy osobistej, nie tylko kwestia przemawiania do Boga, ale przede wszystkim też po pierwsze, słuchanie słowa, przyjmowanie, czytanie, karmienie się słowem. Wtedy odpowiadamy na to słowo. Yy. Druga sprawa z dzisiejszej Ewangelii, która mnie dotyka, to jest to, że. Przykład Jezusowej modlitwy na osobności. Ten przykład pracuje w uczniach, i oni przychodzą i mówią: Panie, naucz nas modlić się. Jesteś żywym świadectwem wtedy, kiedy się modlisz. Kiedy ludzie widzą, że masz relację z Bogiem, kiedy Twoja modlitwa jest autentyczna, nie kryjesz się z tą modlitwą, jesteś żywym świadectwem, i ludzie mogą mieć różne reakcje. Kiedy modlisz się w miejscu publicznym, może ktoś się z ciebie wyśmiać, może się ktoś z ciebie śmiać, ale może być też tak, że ktoś powie, jak ty pięknie się modlisz. I cała sztuka nie polega na tym, że będziemy pięknie prowadzić modlitwę, czy modlić się też w miejscu przeznaczonym do modlitwy, ale w miejscu, które wydawać by się mogło, nie jest adekwatne do modlitwy. Miejsce. Ulica, sklep, poczekalnia, cokolwiek innego. Yy, tu jest taka walka wewnętrzna też, na tej zasadzie, czy mi wypada, czy mi nie wypada. Jeżeli chcemy czynić uczniów Jezusa, to też wtedy, kiedy jesteśmy sami, kiedy mamy takie pragnienie, to otwórzmy Słowo, chwyćmy za różaniec. Wyciągnijmy swoje ręce w geście błogosławieństwa, przyjmowania ducha świętego. Niech to będzie znak dla tych osób, które po prostu yy, stoją obok nas, siedzą koło nas. To dla nas może być trudne i obnażające w nas taki, takie poczucie wstydu, ale yy, w tej w bożej przestrzeni, w tej duchowej przestrzeni, może się zadzieć bardzo wiele dobrego. Często warto zaryzykować i skompromitować się tak po ludzku, wydać się na takie wyśmianie, ale może to mieć wielki wpływ na inną osobę, która niekoniecznie właśnie będzie się z ciebie śmiać. To jest piękne świadectwo. I kolejna sprawa to jest kwestia przebaczenia. Kiedy czytałem te kilka próśb w redakcji, świętego Łukasza, to dotknęło mnie to właśnie kwestia „odpuść nam nasze winy” i myślę, że to jest też taki klucz do, do takiego naprawdę intymnego spotkania z Ojcem na modlitwie i zobaczenia jak modlitwa przynosi owoce. Często nie widzimy owoców modlitwy, ponieważ nie jesteśmy w pełni otwarci na działanie łaski Bożej, bo blokujemy się przez ten, przez ten brak przebaczenia. I tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz, nie wiem, pojechali set kilometrów do kogoś, z kim po prostu nie jesteśmy w przebaczeniu w zgodzie. Owszem, to by było najpiękniejsze, ale przede wszystkim wolność w sercu, czyli Panie, ja w Twoje imię wybaczam. Tej osobie, która wyrządziła mi krzywdę, ponieważ chcę żyć w wolności, którą ty mi udzielasz. Yy, I przebaczenie to oczywiście nie jest zapomnienie, ale to jest kwestia mojej predyspozycji, mojej wolności serca: że nie czuję w sercu, nie chowam w sercu urazy, ale jestem gotów, że kiedy spotkam się. Cztery oczy z tą osobą, która mi wyrządziła krzywdę, to wybaczę jej ze względu na to, że ojciec mi wybacza, że Jezus oddał za mnie swoje życie i że nie chcę blokować łaski, przepływu łaski na mnie, na tą osobę. Zwróć uwagę na to, na jakim etapie jest Twoje serce. Czy jesteś w stanie przebaczyć innym ludziom. Trudy, cierpienia, także te trudne. Na jakim etapie jesteś? I nie obwiniaj się też, że nie potrafisz do końca przebaczyć. Może nie jest jeszcze ten moment, ale w wolności powiedz, Panie, ja chcę. Chcieć przebaczyć, to już jest bardzo wiele. I myślę, że powtarzanie codzienne, Ojcze, nasz, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, właśnie, powinno skłaniać się do takiej wielkiej prośby prywatnie, że Panie. Niech przyjdzie ten moment. Czyli niech przyjdzie Twoje Królestwo w stosunku do mnie i do tej osoby, z której jestem w niezgodzie, z którą jestem w niezgodzie. Niech Twoje Królestwo objawi się między nami. Czyli widzimy, że to ta prośba o przyjście Królestwa Bożego, o to, aby szybko już nastało, jest powiązana również z tą prośbą. Odpuść nam nasze winy. Tam szerzy się Królestwo Boże, gdzie my wprowadzamy Bożą atmosferę, gdzie jesteśmy gotowi na miłość, gdzie siejemy naukę o przebaczeniu, gdzie mówimy Boże słowa, ogłaszamy, uwalniamy Boże działanie, bo my jesteśmy kanałami też Bożej miłości. Bóg tak to zaplanował, że my przez nasze relacje, Siejemy pokój, miłość, owoce Ducha Świętego, i tak dalej. Więc w dzisiejszej Ewangelii, po pierwsze, kwestia, że my, modląc się, zwracając się do Boga, odpowiadamy na słowo, które do nas kieruje. Tak jest bardzo często i tak nasza modlitwa powinna wyglądać. Druga sprawa, Bądźmy dla innych wzorem kontaktu z Bogiem przez naszą modlitwę. Nie wstydźmy się jej. I trzecia sprawa, yy, bądźmy narzędziami Bożego Przebaczenia i przebaczajmy innym. Starajmy się o to przebaczenie. Miejmy w sobie chęć nie ukrywania w sobie urazy, krzywdy. To jest już bardzo wiele. Duchu Święty, dziękuję Ci za. Tę naukę Jezusa o modlitwie. Otwieraj nas na taką spontaniczną odpowiedź na Twoje słowo, które do nas kierujesz w modlitwie. Przyjdź, Duchu Święty, z darem przebaczenia do nas i do wszystkich tych, którzy dzisiaj mają taką niemoc w przebaczeniu. Otwieraj, odblokuj ich serca. Proszę Cię też, Duchu Święty, o to, abyśmy byli żywym świadectwem, jak należy się modlić. Proszę Cię, abyś pomagał też innym zauważyć przykład modlitwy w osobach, które są obok. I sprawa, abyśmy inspirowali siebie wzajemnie do tego, aby trwać przy Tobie w modlitwie. Słuchać Słowa i odpowiadać na to Słowo. Przyjdź, Duchu Święty, ucz nas, ucz nas modlitwy, ucz nas zwracania się w wolności dzieci Bożych do Boga, Ojcze. Abba, Ojcze. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Jak zwykle zapraszam do zajrzenia w dzisiejszą Ewangelię, w dzisiejsze czytania. Trzymajmy się Jezusa. Dzisiaj w komentarzu może przejrzyj te dzisiejsze prośby z Ewangelii, z modlitwy pańskiej i napisz, która prośba jest taka najbliższa Tobie. Czy przyjdź królestwo Twoje, czy bądź wola Twoja, czy z modlitwy Ojcze Nasz, czy z redakcji Łukaszowej, czy Mateuszowej, czy może... Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czy może odpuść nam nasze winy, sprawa byśmy nie ulegli pokusie. Weź pomyśl o tym, która prośba jest w Tobie najbliższa, i niech to będzie dla Ciebie akt trzy listy i podziel się tym, y, tą prośbą w komentarzu. Z Panem Bogiem, do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach.